Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Rok 2014 obfitował w testy bardzo ciekawych sprzętów. Teraz wypadałoby go podsumować. Dlatego przygotowałem dla was kilka filmów w kilku kategoriach sprzętowych, gdzie będę wam przedstawiał najlepsze moim zdaniem sprzęty 2014 roku. Oczywiście wybrane z tych, które ja osobiście miałem okazję i przyjemność testować. Dzisiaj zaczniemy sobie od słuchawek dla graczy. Zapraszam! Pierwsze słuchawki w dzisiejszym zestawieniu to SteelSeries 9H. Są to jedne z najlepiej wykonanych, najwygodniejszych i najlepiej grających słuchawek, jakie w ogóle miałem okazję testować. Przy okazji też swoje kosztują. Cena wciąż wynosi grubo ponad 600 zł, ale z drugiej strony warto. Jak pamiętacie, 9H przy okazji miały także bardzo bogate wyposażenie. Przeróżne przejściówki, np. do smartfona, do połączenia bezpośrednio mini jackami do komputera. Był też wbudowany układ dźwiękowy na USB, bardzo dobra karta dźwiękowa, dzięki której mogliśmy rozszerzyć możliwości tych słuchawek. Konfigurowaliśmy je w SteelSeries Engine 3, dzięki czemu mogliśmy naprawdę sporo tam sobie pozmieniać. Te słuchawki zapewniają dźwięk albo stereo bardzo wysokiej jakości, albo bardzo dobry dźwięk 7.1. Na dodatek posiadają certyfikat Dolby, co samo świadczy o jakości dźwięku. Idealne słuchawki dla najbardziej wymagających graczy. Kolejne słuchawki, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły, to Genius Lihas HSG550. Ten headset dla graczy przede wszystkim jest niedrogi, ponieważ kosztuje poniżej 100 zł, dlatego myślę, że jest to propozycja na każdą kieszeń. Jest w miarę porządnie wykonany, dość wygodny i gra jak na tą cenę w miarę przyzwoicie. Oczywiście do 9H się w ogóle nie umywa. Natomiast jeszcze jedna fajna rzecz to jest na pewno mikrofon tych słuchawek. Niepozorny mikrofon, który jak okazało się w teście 7 mikrofonów wypadł chyba najlepiej. Większość z was była tego samego zdania, że mikrofon najtańszych słuchawek wypadł rewelacyjnie. Nawet zdeklasował mikrofony od słuchawek za 600 czy 800 zł. Więc myślę, że to może być dobre podsumowanie tych słuchawek. Świetny mikrofon, dość dobra wygoda, dość dobry dźwięk i niska cena. Jeśli szukacie niedrogich słuchawek, te będą idealne. Pora na kolejną propozycję. Tym razem słuchawki CM Storm CRS 500, kosztujące około 240 zł, natomiast będące słuchawkami bardzo uniwersalnymi. Posiadają własny układ dźwiękowy USB, a podłączyć je możemy do komputerów PC, do Xboxa 360 i PlayStation 3 oraz 4. Słuchawki dość wygodne, przy okazji też dość ciężkie, ponieważ jest to pełnowymiarowy, masywny headset z odłączanym mikrofonem, który nagrywa całkiem dobrze. Prawdę mówiąc, jest to jeden z najlepszych mikrofonów od słuchawek, jakie dane mi było testować. Idealna propozycja dla osób szukających słuchawek w granicach 250 zł z bardzo dobrym mikrofonem, przy okazji dość wygodnych i grających przyzwoicie. Jeśli chodzi o słuchawki od firmy CM Storm, póki co zdecydowanie mój ulubiony model. Kolejne słuchawki to Genius Zabius HSG850. Bardzo atrakcyjna propozycja dla osób szukających uniwersalnego i niedrogiego headsetu. Na dodatek Zabiusy posiadają własny układ dźwiękowy USB. Kosztują jakieś 190 zł, jak na ich możliwości jest to cena naprawdę przystępna. Kompatybilne są z komputerami PC, PlayStation 3 oraz Xboxem 360. Zabiusy to dość wygodny, pełnowymiarowy headset z odłączanym mikrofonem. Zapewniają całkiem dobry dźwięk oraz przyzwoitą jakość nagrywania mikrofonem. Słuchawki wyróżniają się także świetnym wyglądem oraz podświetleniem. Myślę, że w cenie około 190 zł ciężko będzie znaleźć godnego konkurenta dla tych słuchawek. Przypomnę zalety: własny układ dźwiękowy, wieloplatformowość oraz dobra jakość dźwięku i mikrofonu. Słuchawki, które teraz widzicie, to Hama i Rage Explode Evo. Model ten podłączamy przez USB, czyli ma on własny układ dźwiękowy. Słuchawki są niedrogie, ponieważ kosztują jakieś 130 zł. Jak na słuchawki z własnym układem USB, cena przyzwoita. Przy okazji możliwości słuchawek także są całkiem dobre. Emitowany przez nie dźwięk jak najbardziej sprawdzi się w grach. Mikrofon mają przeciętny, natomiast są bardzo, bardzo wygodne. Co mnie w nich urzekło, to że w ogóle nie uciskają głowy i zapewniają bardzo dobry komfort użytkowania. Przy okazji wykonane są z całkiem porządnych materiałów. Tak więc jeśli szukacie słuchawek
niedrogich, wygodnych, podłączanych przez USB i lekkich, Hammer Rage Explode Evo, będą rozsądnym wyborem. Ostatnia propozycja to słuchawki HyperX Cloud, które wzorowane są na bazie słuchawek firmy Qpad. HyperX Cloud to headset za około 300 zł, wykonany bardzo solidnie i niezwykle wygodny. Na starcie otrzymujemy także bardzo bogate wyposażenie, łącznie z odłączanym mikrofonem oraz wymiennymi nausznikami. To, co cechuje te słuchawki, to naprawdę świetny i mocny dźwięk stereo. Nadają się idealnie do gier, jak i do słuchania muzyki. Zadowolą nawet najbardziej wybrednych audiomaniaków. Tak więc oto najlepsze słuchawki dla graczy, jakie miałem okazję testować w 2014 roku. Już niedługo kolejne filmy i kolejne produkty. Tymczasem zapraszam Was także na mojego Facebooka, którego dowiecie się wszelkich nowości. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!